Suma dnia, Michał Trześniewski, witam Państwa. Niedługo rząd zaprezentuje program odbudowy po pandemii, nazywany Nowym Polskim Ładem. Nie są znane jego konkretne rozwiązania, ale do mediów przedostają się pewne informacje. Według przecieków w ramach Nowego Polskiego Ładu ma zostać podniesiona kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. Ponadto emerytury do 2,5 tysiąca złotych mają zostać zwolnione z opodatkowania. Więcej w materiale Izabeli Kryckiej. Platforma Obywatelska od lat krytykowała podniesienie kwoty wolnej od podatku, jednak kilka dni temu lider tego ugrupowania, Borys Budka, zaproponował, by wynosiła ona 10 tysięcy złotych. Kolejny PR-owski zabieg, że ta kwota 30 tysięcy wolnej od podatku może dotyczyć tylko osób, które zarabiają do 4 tysięcy rocznie. Kwota wolna od podatku była też jedną z propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego. To dobrze, no to lepiej, żeby realizowali mądry program, niż dawali 2 miliardy na telewizję, upartyjniali sądy, czy wprowadzali kaganiec na media. Zdaniem polityków innych ugrupowań opozycyjnych trzeba poczekać na konkrety. Mamy do czynienia też z doniesieniami medialnymi. Czy w praktyce będzie tak, jak obóz rządowy zakłada, że kwota wolna od podatku będzie w wysokości 30 tysięcy złotych? To zobaczymy. No, jest to podobne do tego, co my jako Konfederacja postulujemy już od dawna. PiS spodziewa się, że wybory mogą pójść nie po jego myśli. Notowania Zjednoczonej Prawicy spadają, PiS-u spadają. W związku z tym chce zafundować dorosłym Polakom swoiste 500+. Prezentacja Nowego Ładu ma nastąpić podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, jednak termin jeszcze nie jest znany, choć nieoficjalnie pojawia się data 20 marca. Faktem medialnym są na chwilę obecną informacje dotyczące tego, że w Nowym Polskim Ładzie znajdą się zapisy mówiące o tym, że będziemy mieli wyższą kwotę wolną od podatku, czy też emeryturę bez podatku do pewnego pułapu, do pewnej wysokości. Autorom tych informacji zapewne chodzi o to, aby rozbudzić apetyty Polaków, bo zakładając hipotetycznie, że na przykład tego by nie było, to wtedy mamy kolejne ataki w stronę rządu, że ten jest niewiarygodny i podobne rzeczy. Podatek ma nie być też pobierany od emerytur niższych niż 2,5 tysiąca złotych. Przede wszystkim oznaczałoby coś, o co Solidarność domaga się od lat, a więc aby pracownicy zarabiający płacę minimalną w ogóle nie płacili podatku dochodowego. Jeżeli zsumujemy 2800 i odejmiemy od tego koszty uzyskania przychodu, które też znacząco są podniesione, to się okaże, że ten postulat byłby spełniony, jeżeli oczywiście wejdzie w takiej formie. Obecnie nie ma podatku dla dochodów do 8 tysięcy złotych rocznie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł, w szczególności on może jakby być taką dodatkową tarczą już nie tylko w sytuacji pandemii, ale w sytuacji normalnej. W Nowym Polskim Ładzie ma się też znaleźć rozwiązanie zwiększające składkę zdrowotną dla najlepiej zarabiających, co ma umożliwić przeznaczenie 7% PKB na system ochrony zdrowia. Sąd okręgowy w Warszawie stwierdził, że postanowienia holenderskich sądów dotyczące odebrania 8-letniego Martina Hertoga rodzicom nie podlegają uznaniu w Polsce. Chłopiec pozostanie więc pod opieką rodziców. Przypomnijmy, został on oddzielony od rodziny na skutek donosu sąsiada. W 2018 roku niderlandzka opieka społeczna otrzymała anonim o krzykach dziecka. W związku z tym donosem zabrała dziecko do placówki opiekuńczej. Następnie rodzice autystycznego syna zabrali go z placówki i uciekli do Polski. Sąd w Holandii wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Dziękuję pani sędzi, która wydała wczoraj, kilka dni temu właściwie to orzeczenie, ale wczoraj upubliczniono to orzeczenie. Pani sędzi, która zdecydowała, że dla dobra dziecka to dziecko ma pozostać na terytorium Polski. To są wolni ludzie. Wolne dziecko, wolni ludzie, jego rodzice. I o tym musimy zawsze pamiętać. My zawsze będziemy stali na straży dobra dziecka. Od samego początku nie wątpiliśmy w to, że dobro małego Martina i będzie tylko i wyłącznie zachowane z jego rodzicami. Dlatego z całą mocą zaangażowaliśmy się jako pełnomocnicy w te wszystkie postępowania. Tylko przypomnę, że Holandia nie odpuściła rodzicom. Holandia wystąpiła, co jest sytuacją, uważam, skandaliczną i sprzeczną z prawami człowieka, z europejskim nakazem aresztowania za rodzicami, którzy
którzy no, nie mogli tak naprawdę doprosić się, nie mogli odzyskać swojego dziecka, nie mieli z nim przez kilkanaście miesięcy kontaktu. Z wielką radością przyjęliśmy decyzję sądu. Jak Państwo widzą, Martin jest z nami, jest bardzo szczęśliwy. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które nas wspierały. Pan minister Wójcik jest wśród nich, odegrał ogromną rolę. Cieszymy się, że sędziowie po zapoznaniu się z dowodami doszli do wniosków, które były zgodne z naszymi dążeniami. Solidarna Polska zapowiada, że nie poprze w Sejmie ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy. Zakłada on wielomiliardowe wsparcie dla państw, ale musi być zaakceptowany przez wszystkie krajowe parlamenty. Są dwa elementy rzeczywiście. Jeden to jest pożyczki, drugi to jest dotacje. Pożyczki trzeba będzie zwrócić, a dotacje w takiej czy innej formie też trzeba będzie zwrócić, no, w postaci oczywiście jakby nowych podatków. Tam w tym, dokładnie w tej decyzji o ratyfikacji są nowe podatki, w tym na przykład podatek od plastiku, gdzie Polska będzie jednym z tych głównych państw, które zapłaci za to najwięcej. Dlatego no, generalnie to ja uważam, że to jest po pierwsze słaby dla Polski interes, dlatego że równie dobrze Polska mogłaby sobie pożyczyć te pieniądze. Jest w takiej sytuacji bez ręczenia za inne państwa, za długi innego państwa. To po pierwsze, a po drugie, no ja mam duże wątpliwości co do tego, jak będą wyglądały te wszystkie nowe europejskie podatki i również tej decyzji ratyfikacyjnej nie ma szczegółów, co jakby na to wskazywaliśmy, ale najważniejszą rzeczą, dlaczego my chcemy głosować przeciwko, jest to, że to jest rzeczywiście element ustaleń szczytu, które mówią o tym, że przyszłe wydatkowanie pieniędzy będzie warunkowane od ocen ideologicznych tego, jak Polska będzie realizowała to, co Unia Europejska uważa za agendę, no moim zdaniem, twardo lewicową. W związku z powyższym jest to jakby ogromne zagrożenie dla Polski. To jest zmiana ustrojowa większa niż zmiana traktatowa z Nicei na przykład na Lizbonę. Dlatego, że proszę Państwa, to spowoduje, że w przyszłości, jeżeli Unia Europejska oceni, że na przykład prowadzimy politykę rodzinną, nie taką, jak oni sobie to wyobrażają, to będą mogli nam wstrzymać pieniądze, które Polsce się należą. Opozycja warunkuje poparcie dla ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy od wspólnego przygotowania powiązanego z Europejskim Funduszem Krajowego Planu Odbudowy. Rząd mówi, że opozycja szantażując doprowadza do polexitu. Widać, że dzisiaj nie mogą liczyć na poparcie we własnym rządzie dla Krajowego Planu Odbudowy. Jeżeli nie ma głosów, my jesteśmy gotowi do rozmowy, na jakich warunkach poprzeć Krajowy Plan Odbudowy. Bo jesteśmy za pieniędzmi europejskimi i nie słuchajcie tych wszystkich, którzy zaraz będą opowiadać, a nie chcą głosować za pieniędzmi. My o nie walczyliśmy wspólnie w ramach Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Walczyliśmy o to, żeby nie było weta. Chcemy tych pieniędzy dla polskich przedsiębiorców, rolników, dla wspólnot lokalnych. Ale to musi być wydzielone i rozdzielone na zasadach transparentnych przy udziale samorządów. To jest nasz warunek, bo nie można popierać w ciemno planu, który i tak jest nieprzygotowany. Ten plan wymaga naprawy. 1% na rolnictwo to za mało. Dzisiaj polska opozycja de facto proponuje polexit. Opozycja proponuje, aby odrzucić najlepszy budżet Unii Europejskiej w historii, zarówno dla Polski, bo to jest blisko 770 miliardów złotych, które może w najbliższych latach popłynąć do Polski na działania infrastrukturalne, na działania technologiczne, na wsparcie polskich przedsiębiorstw, jak i próbuje zablokować budżet unijny dla wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. Rozumiem, że według panów również Solidarna Polska jest za polexitem. Szantażuje. Panie redaktorze, bardzo się cieszę, że pan zadał to pytanie, ponieważ różnica taka pomiędzy Solidarną Polską a Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym jest taka, że Solidarna Polska od samego początku podnosiła pewnego rodzaju uwagi co do ustawy o zasobach własnych, a Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska od wielu lat uchodzą rzekomo za partie proeuropejskie. Jutro Parlament Europejski ma przyjąć rezolucję ogłaszającą całą Unię strefą wolności LGBT. Sprawę komentował w programie W Punkt eurodeputowany Ryszard Legutko. No jasne, że rezolucja nie ma żadnej mocy prawnej, no ale co z tego? To jest pewne narzędzie wpływania na inne instytucje, na komisję, czy na Trybunał Sprawiedliwości, czy na Radę. No, ja przypomnę, że przecież te gminy w Polsce,
które ogłosiły te deklaracje w obronie rodziny, już zostały ukarane. Przecież te gminy, które ogłosiły te deklaracje w obronie rodziny, postąpiły w zgodzie z polskim prawem i z polską konstytucją, która definiuje małżeństwo w ten sposób, jak powiedziałem, i definiuje rodzinę, ale nie zrobiły niczego, co byłoby bezprawne, a już zostały ukarane i przez Komisję Europejską, i przez te fundusze norweskie, prawda? No bo Norwegowie oczywiście też musieli, bo oni są jeszcze bardziej postępowi, chociaż w Unii nie są. Gdy w jakiś sposób ta sprawa ta czy inna, ale o to zahaczająca, przypadkiem trafiłaby do Trybunału, to to jest... Nasza strona jest bez szans kompletnie. Więc tylko cały czas trwa proces zmiany prawa, obchodzenia, zmuszania społeczeństw, narodów, wspólnot, atakowania, obrażania, wywierania bardzo brutalnej presji. Generał Służby Bezpieczeństwa odzyskuje przywileje emerytalne. Henryk Jasik, dyrektor wywiadu PRL, decyzją sądu ponownie ma otrzymywać emeryturę w wysokości przed obniżką dokonaną w ramach tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Łukasz Żmuda. Trybunał Konstytucyjny wciąż bada zgodność z konstytucją ustawy dezubekizacyjnej. Jednak uchwała Sądu Najwyższego otworzyła drogę do indywidualnego rozpatrywania wniosków o przywrócenie przywilejów emerytalnych byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. Wolna Polska nie powinna nagradzać przywilejami emerytalnymi ludzi, którzy służyli obcemu mocarstwu. Na mocy uchwały Sądu Najwyższego, jeśli nie uda wykazać się, że były funkcjonariusz rzeczywiście działał na rzecz totalitarnego państwa, naruszał prawa człowieka i zwalczał opozycję, to sąd może przywrócić odebrane mu przywileje emerytalne. Jak widzimy, w sądach mamy ciągle postkomunę, która sprzyja byłym komunistom, środowiskom postkomunistycznym. Generał Henryk Jasik służbę w wywiadzie rozpoczął w grudniu 1970 roku. Był ostatnim szefem Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wchodzącego w skład Służby Bezpieczeństwa. Wielokrotnie delegowany do Związku Sowieckiego zajmował się monitorowaniem fabryk na terenie kraju. Brał też udział w operacji wywiadu III RP Samum. Jego nazwisko pojawia się również w teczkach najbogatszych Polaków później, bo w 1989 roku na przykład jego nazwisko pojawia się w teczce pana Jana Kulczyka. Ci ludzie mieli przywileje. W czasach, kiedy ludzie byli w więzieniu, dawni opozycjoniści, solidarnościowcy siedzieli w kazamatach bezpieki, ci ludzie świetnie sobie żyli, mieli bardzo wysokie pensje. Według publicysty Tadeusza Płużeńskiego decyzja sądu ma dużo głębszy wymiar. To jest o tyle niepokojące, że właśnie wyrokuje się na ich korzyść. Moim zdaniem jest dużym błędem. Cofa nas do czasów komunistycznych, do czasów PRL-u. Na mocy ustawy dezubekizacyjnej przyjętej przez Sejm w grudniu 2016 roku część emerytur straciło blisko 40 tysięcy byłych funkcjonariuszy i pracowników Służby Bezpieczeństwa. Ponad połowa odwołała się do sądu. Wielu z nich wygrało. Część spraw jeszcze nie została rozpatrzona. Generał Henryk Jasik jest pierwszym z wysokiej rangi funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa, który odzyskał nienależne przywileje. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Parlament Europejski podjął decyzję o uchyleniu immunitetu byłego premiera Katalonii oraz dwóch innych separatystów. Decyzja ta umożliwia władzom Hiszpanii postawienie trzech polityków przed sądem. Chodzi o zarzut zorganizowania buntu w 2017 roku po referendum niepodległościowym w Katalonii. Europosłowie zdecydowali, że immunitetu zostaną pozbawieni przebywający w Belgii byli członkowie katalońskiego rządu Antonio Comín, Clara Ponsatí oraz Carlos Puigdemont. Politycy od 2019 roku zasiadali w Europarlamencie z ramienia Katalonii. Cała trójka została objęta europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Hiszpanię, która ubiega się o ich ekstradycję za zorganizowanie nielegalnego referendum niepodległościowego w 2017 roku.
Puigdemont jest ponadto oskarżony o defraudację funduszy publicznych. W uzasadnieniu wyników głosowania Parlament Europejski stwierdził, że kwestia rozstrzygnięcia postępowań o charakterze karnym leży w kompetencjach Sądu Krajowego. Decyzja Parlamentu Europejskiego została z zadowoleniem przyjęta przez rząd w Madrycie, który uznał ją za wyraz szacunku dla pracy hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości. W ubiegłym tygodniu były premier Katalonii zapowiedział, że w przypadku odebrania mu immunitetu zaskarży tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Włochy to siódmy kraj świata, w którym liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 100 tysięcy. Węgry zdecydowały się na wprowadzenie zaostrzonych restrykcji epidemicznych. Z kolei we francuskim regionie stołecznym zaczyna brakować łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Bilans walki z pandemią przygotowała Paulina Bilińska. Smutny bilans 100 tysięcy ofiar koronawirusa we Włoszech potwierdził premier Mario Draghi, który nawoływał, żeby wykorzystać każdy skuteczny sposób walki z pandemią podczas trwającej trzeciej fali zakażeń. Stoimy w obliczu możliwego pogorszenia się stanu zdrowia naszych obywateli. Każdy musi odegrać swoją rolę w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Ale przede wszystkim to rząd musi wykonać swoją część. Pandemia nie jest jeszcze pokonana, ale dzięki przyspieszonemu planowi szczepień możemy znaleźć wyjście, które jest niedaleko. Może się jednak okazać, że szczepionki to nie wszystko. Według głównego lekarza Anglii, Chrisa Whittiego, postępujący program szczepień nie spowoduje, że liczba przypadków zachorowań w Wielkiej Brytanii i na świecie spadnie. Wręcz przeciwnie, według prognoz nastąpi wzrost liczby chorych oraz ofiar śmiertelnych koronawirusa. Mam nadzieję, że nie nastąpi to szybko, ale to możliwy scenariusz, jaki może zrealizować się w lecie, gdy zaczniemy stopniowo luzować obostrzenia lub jeśli wystąpi efekt sezonowości zachorowań podczas następnej jesieni i zimy. Wzrost liczby pacjentów zakażonych i ofiar śmiertelnych może też wywołać niedostatecznie szybki program szczepień. Jest też możliwe, że u niektórych osób preparat po prostu nie zadziała. Od wczoraj na Węgrzech obowiązują zaostrzone przepisy w ramach walki z koronawirusem, które będą obowiązywać do co najmniej 22 marca. Oznacza to, że w całym kraju zamknięte zostały punkty usługowe oraz sklepy poza spożywczymi, aptekami, drogeriami oraz innymi sklepami pierwszej potrzeby. Uczniowie wszystkich szkół przeszli na zajęcia online. Wszystkie te restrykcje mają pomóc w krytycznej sytuacji, z jaką mierzy się obecnie kraj. Szpitale są przepełnione, często z chorobą walczą całe rodziny w tym samym czasie. W sobotę na Węgrzech odnotowano ponad 7 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu doby. To najwyższy dzienny wzrost liczby infekcji od początku pandemii. Trudna sytuacja także we Francji, gdzie liczba osób chorujących na COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii jest najwyższa od listopada. Jednak, jak poinformowały dziś władze krajowe, rząd nie zdecydował się na zablokowanie regionu stołecznego. Niepokojące jest to, że odnotowujemy maksymalne obłożenie łóżek na oddziale intensywnej terapii. Nadal co prawda mamy trochę swobody, ale zaczyna brakować miejsca na oddziałach w całym naszym regionie. Według doniesień medialnych niektóre kraje rozważają wprowadzenie tzw. paszportów szczepionkowych umożliwiających swobodne przekraczanie granic osobom, które przyjęły obie dawki szczepionki. Głos w sprawie zabrał przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan, który zdecydowanie potępił ten pomysł, dodając, że może to wpłynąć na dalsze niesprawiedliwości w systemie szczepień. Stosowanie świadectwa szczepień jako wymogu podróżowania nie jest w tej chwili rekomendowane, ponieważ po prostu wykonano za mało szczepień na całym świecie i z pewnością nie są one dostępne wszędzie na sprawiedliwość. 11 marca minie rok, od kiedy Światowa Organizacja Zdrowia określiła sytuację na świecie jako pandemię koronawirusa. Od początku pojawienia się patogenu z powodu COVID-19 zmarło ponad 2 600 000 osób, a ponad 117 milionów zostało zakażonych. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Na Białorusi obowiązuje nakaz noszenia masek, ale nie został wprowadzony lockdown. O sprawie mówił redaktor Andrzej Poczobut w programie Wolne Głosy Zagranica. Lockdownu na Białorusi nie ma, a koronawirus on jest tylko tam, gdzie jest polityczna korzyść Aleksandra Łukaszenki. No powiedzmy, Aleksander Łukaszenka zamknął granicę od wewnątrz, czyli Białorusini są pozbawieni, obywatele Białorusi są pozbawieni możliwości swobodnego wyjazdu za granicę i to jest tłumaczy się koronawirusem. Więźniowie polityczni, którzy znajdują się w więzieniach, są ograniczani w spotkaniach z adwokatami. To się tłumaczy koronawirusem. Nie mogą dostawać paczki i to się tłumaczy koronawirusem. Ale w tym samym czasie ich odwiedzają śledczy. Łukaszenka przeprowadza tam swoje zgromadzenia i tu nie ma koronawirusa.
i tak dalej. Także koronawirus jest tylko tam, gdzie jest polityczna korzyść Aleksandra Łukaszenki. Jeżeli chodzi o szkoły, jeżeli chodzi o restauracje, hotele, kina i tak dalej, to wszystko pracuje w zwykłym trybie. I ja mam wrażenie, że państwo białoruskie zrezygnowało z walki z koronawirusem. Po prostu Aleksander Łukaszenka w pewnym momencie uznał, że wszyscy mają zachorować. Kto umrze, ten umrze. Kto przeżyje, będzie żył. I właśnie w taki sposób teraz odbywa się walka z koronawirusem. W Mianmie wciąż protesty przeciwników wojskowego puczu, do którego doszło na początku lutego. Mimo brutalności policji oraz wprowadzanych obostrzeń, nie maleje liczba uczestników demonstracji wymierzonych w reżim. Nie brakuje również aktów heroizmu. W internecie pojawiło się nagranie, w którym zakonnica błaga policjantów, by ci nie strzelali do protestujących. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, jednak dopiero teraz dziennikarzom udało się zidentyfikować uwiecznioną na nagraniu zakonnicę. Anne Rosa na kolanach błagała funkcjonariuszy, by nie strzelali do protestujących. W udzielonym dla telewizji Sky News wywiadzie kobieta wyznała, że była gotowa na śmierć. Ostatecznie jednak udało jej się powstrzymać rozlew krwi. Tymczasem wczoraj w całym kraju po raz kolejny odbyły się masowe protesty przeciwników junty wojskowej. W Rangunie opozycjoniści domagali się uwolnienia ponad 200 studentów, którzy zostali otoczeni przez siły bezpieczeństwa w jednej z dzielnic miasta. Ponadto w wielu ośrodkach miejskich na ulice wyszły kobiety, które domagały się respektowania ich praw w Międzynarodowym Dniu Kobiet i uwolnienia stojącej na czele obalonego rządu laureatki pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Tymczasem rośnie napięcie pomiędzy przedstawicielami junty wojskowej a rządem Australii. Wszystko z powodu zatrzymania australijskiego doradcy ekonomicznego Aung San Suu Kyi, Shona Tarnella. Wojskowi twierdzą, że zatrzymanie mężczyzny pozwoliło uzyskać nieznane dotąd informacje dotyczące finansów obalonego rządu. Canberra wzywa Mianmę do uwolnienia mężczyzny. Nie milkną także głosy wśród społeczności międzynarodowej, by nałożyć kolejne sankcje na juntę. Zdaniem niektórych ekspertów można tego dokonać poprzez odcięcie wojskowego rządu od źródeł finansowania oraz nałożenie embarga na instrumenty represji. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę i do widzenia jutro.